Cześć wszystkim, jest z koło godziny 14 i jestem już strasznie zmęczona i już makijażu w ogóle nie mam, więc nie przejmujcie się tym, jak ja wyglądam teraz. Jestem właśnie w zoo, tak, w zoo. Powiem wam szczerze, że nie jestem moją ulubioną atrakcją, ponieważ byłam kilka razy w zoo w życiu i nie wiem, czy to koniecznie chcę robić, no ale jest to część wycieczki, więc przejdę się wokoło, ale naprawdę jestem taka zmęczona. Wczoraj w nocy spałam aż 3 godziny. Idziemy taki mały market z owocami. To jest właśnie durian, król wszystkich owoców w Malezji. Wydobył tak śmierdzi w środku, że nie wolno go wnosić do hotelu ani do pokoi. Jeszcze ostatni taki, wiecie, look na nasz taki market. Powiem wam, że nawet banany są przepyszne. Może nie wyglądają, ale wierzcie mi, na słowo są naprawdę mega. Po godzinie 8, my z dziewczynami idziemy na jakiś taki lokalny market, na jakieś lokalne jedzenie właśnie sobie zjeść. Co? Ryneczek. A, taki ryneczek, taki market, taki targ, nie wiem jak to nazwać. I jeszcze wcześniej byłam, mam całe włosy mokre, bo byłam takiej tym, wiecie, banana boat, takiej tej łódce bananowej. I parę razy wpadliśmy do wody, ale to nagrałam na kamerze GoPro, więc zapewne to wmontuję w ten filmik, aby odezwać do was z tego marketu i pokażę wam, jak wygląda jedzenie. You good with them soft lips? Yeah, you know word of mouth. The square root of 69 is A-some, right? When you say you've had enough, and you might just give it up. Oh, I will never let you down. When you're feeling low on love, I'll be what you're dreaming of. To get to know you, baby, like to
somebody, I would like to get to know you, baby. Like to get under your sexy body. Jeden kosztuje 50 centów, czyli jakby 50 groszy. To jest moje ulubione danie malezyjskie. Naleśnik z cukrem, kukurydzą oraz z orzeszkami. Coś pysznego. Polecam, polecam, polecam. Dziewczyny? Dzień dobry wszystkim. Mamy już dzień czwarty w Malezji, a dokładnie jestem w Sri Lankawi. Wstałam jakieś pół godziny temu, szybko się ogarnęłam, jeszcze z makijażu połowę nie zrobiłam. I idę teraz na śniadanie zjeść coś, a potem wbieramy się na dalsze zdanie wyspy, a wieczorem wracamy już do Kuala Lumpur. Tak wygląda nasze śniadanie. Ja zdawałam się na dżem i tosty, bo te wszystkie inne potrawy nie zachęcają w sumie. Ale jeszcze może skuszę się na arbuza potem. Ostatni mój widok na plażę w Langkawi, ponieważ odjeżdżałam tutaj, ten budynek tutaj, a dokładnie ten środkowy balkon to był w moim pokoju, to właśnie spaliśmy na samej podwodzie plaży i powiem wam, że naprawdę nie chcę się odjeżdżać, bo naprawdę było tutaj cudownie. Akurat te Langkawi, to pamiętam, bo ja wspominałam bardzo dobrze. Teraz za jakieś 3 minuty, tak, muszę się już pośpieszyć, siadamy w autobus i jedziemy na taki bardziej shopping, tutaj wiecie. It's going down. I'm yelling timber. You better move. You better dance. Let's make a night. You won't remember. I'll be the one. You won't forget. I nawet na malezyjskiej wyspie widać naszych. To będę malowała ten obraz i zaraz pokażę wam, jak to robię i jaki efekt jest końcowy. Update, jak właśnie mi idzie. I mój właśnie obrazek jest skończony. Wielki artystka za mnie, co nie? I tak oryginalnie wygląda moje dzieło zapakowane. Powiedzcie mi, czyż nie jestem utalentowana? Teraz właśnie na plantacji drzew kauczukowych. Chciałabym takie rubber tree, ale dowiedziałam się od dziewczyn, po prostu nazywa się kauczukowiec. W sumie nie słyszałam o tym nigdy. UK? Yes, UK. Say dzień dobry.
Dzień dobry. Dzień dobry. It means like a good day or something like a that. Good day, something in Polish? Yeah, in Polish, yeah. Dzień dobry. What's my name? Anna. And surname? Bujnowska. Bujnowska. That's yes. Right. Anna Bujnowska. A na podłodze przy trawie taki specjalny taki container, taki pojemnik, zaraz wam to pokażę. Czekajcie. Coś takiego jak tutaj. I ta cała taka guma z tego drzewa, do tego pojemnika. I potem te pojemniki są zabierane do takich factory i jest taki fabryk, coś w tym stylu. I słyszałam, że z tego robią różne na przykład opony, bransoletki do zegarka i tego typu produkty. Jest naprawdę interesujący bardzo. I nie wiem, czy gdzieś w Europie takie drzewa kauczukowe mamy. Pewnie nie, bo ze względu na ten klimat, bo pewnie musi być taki tropikalny, jak tutaj w Malezji. Nie wiem, in Brazil. You sure you won't spoil the bar? Just put it there. Just pretend. Just pretend. Okay. Okay. You can you take a picture of? Be careful. Be careful. It's very, very, very sharp. Okay. I want to go next. Come to take picture. Anybody else? Tak wygląda moja przekąska, takie potato wedges i właśnie tak pakują oni sosy, takie małe reklamówki. Tak wygląda kolacja w McDonaldzie. Zapłaciłyśmy 21,60 i mam dwa cheeseburgery, jabłko, takie, boże jabłko, pineapple ciastko, McFlera oraz sok pomarańczowy. Hej, ja właśnie jestem w Langkawi na lotnisku i za jakąś, w sumie za pół godziny odlatywać, ale jest jakieś dwie godziny spóźnienia, ponieważ samolot Kuala Lumpur jeszcze tutaj nie doleciał, ten, który nas miał brać do Kuala Lumpur, a więc idę sobie teraz do Starbucks na jakąś kawę, ale nie wiem, czy właśnie wolałabym z takiej, wiecie, frappuccino, coś w tym stylu, po prostu jest bardzo gorąco, choć przebrałam się na długi rękawek i też na długie spodnie, ponieważ jeszcze na lotnisku z klima i samolot też jest dość zimno przeważnie wieczorem. Mam również nadzieję, że zaraz, w sumie zaraz, że no to maksymalnie godzina półtorej będziemy wracali do Kuala Lumpur, ponieważ jutro musimy bardzo szybko wstać, no a nie ukrywam, że chciałabym się jeszcze spokojnie przespać. Cześć wszystkim, jest prawie północ w Malezji i właśnie zaraz damy do samolotu Air Asia. Koleżanka wybrała mi taką piękną fryzurę i mam nadzieję, że dotrzemy do Kuala Lumpur jak najszybciej, ponieważ jutro czeka nas intensywny dzień, ponieważ cały dzień spędzimy w stolicy właśnie Kuala Lumpur na zwiedzaniu. And if you only die once, I wanna die with you. You got something I need.